Kaczyński zapytany. Witam. Przesyłam trzy pytania, które zadałbym wszystkim kandydatom do fotela burmistrza Wrony. Pierwsze z nich to, jaką kandydat ma wizję na oświatę w gminie Wronki? Przypominam, 2 minuty. O oświacie już mówiliśmy, jeśli chodzi o inwestycje, no jeśli chodzi o sprawy programowe, no to już raczej Ministerstwo Edukacji. Tutaj można powiedzieć tak, ja widzę szkoły otwarte. Przede wszystkim jednozmianowe, dlatego mówimy o rozbudowie infrastruktury. Boiska, czy to będzie proponowany basen, czy inne sportowe obiekty przyszkolne, powinny być dostępne również poza lekcjami. Dużo mówi się teraz o patriotyzmie, ale my powinniśmy patrzeć też na ten lokalny patriotyzm, na naszą małą ojczyznę, żeby ta młodzież no, poznawała swoich przodków, korzenie. Mamy wspaniałych tutaj ludzi, wspaniałe wydarzenia historyczne i tego regionalizmu trochę w szkołach brakuje. Myślę, że można nad tym również popracować, chociażby w formie zajęć pozalekcyjnych. Co jeszcze w oświacie? No myślę, że potrzeba też właśnie takich indywidualnych programów, które powinny być dofinansowane przez samorząd. Tak? To tak zwane takie autorskie programy, które rozwijają młodzież. Dziękuję. Dziękuję. Paweł Budaj. To powiem może tylko jeszcze, że nie trzeba wykorzystywać pełnych 2 minut, można po prostu skończyć wcześniej. Na to samo pytanie, czyli wizja oświaty w gminie Wronki, poprosimy Sławomir Śniegowski. Szanowni Państwo, może się będę powtarzał, ale przed chwilą użyłem tych słów, a mianowicie uważam, iż oświata bez rozbudowy placówek, bez nowych placówek, bez placówek, które będą na miarę XXI wieku w naszej gminie, no, będzie miała utrudnione możliwości rozwoju. Dzieci, młodzież będzie, nie da się ukryć, że miała może gorszy start. Uważam, iż rozbudowa tych placówek, o których wspomniałem wcześniej, w Nowej Wsi, na Borku, jest priorytetem i będzie moim priorytetem jako burmistrza miasta i gminy Wronki. Budowa przedszkola i żłobka też będzie bardzo ważnym zadaniem, które będę chciał zrealizować w nowej kadencji. Szanowni Państwo, oprócz budowy szkół wiadomo, że są tereny też przyszkolne. W grę wchodzi budowa boiska z bieżnią okulną, którego nie ma na terenie naszej gminy. Szanowni Państwo, no, temat basenu wraca cały czas, wraca od kilku lat. Mamy możliwość jako gmina skorzystać z programów pilotażowych, programów, które wspierają budowę przyszkolnych, zwłaszcza basenów. Ja nie mówię o dużych basenach, bo duże baseny to mamy wokół w sąsiednich gminach. Mówię o basenie przyszkolnym, małym basenie przyszkolnym, który jest możliwy, na którego można otrzymać dofinansowanie w kwocie nawet do 80%. Natomiast koszty utrzymania naprawdę nie są takie wysokie. Naszą gminę stać na utrzymanie małego basenu przeszkolnego. Dziękuję. Sławomir Śniegowski. Szanowni Państwo, odpowiadając na moje przedmioty ostatnie, i pan Mirosław Wieczór, przypominam, wizja oświaty w gminie Wronki. Zanim przejdę do wizji oświaty, chciałbym tylko się ustosunkować jeszcze do tych pytań i tego, co powiedzieli moi poprzednicy. Mianowicie, jeśli chodzi o działkę przedsiębiorstwa komunalnego, to ona jest własnością przedsiębiorstwa komunalnego, Szanowni Państwo, i wspólnie z prezesem postanowiliśmy, że wysądujemy, jaka jest kwestia. Znaczy, ale Szanowni Państwo, Państwa kandydatowi kandydat ma przeszkadzały. 2 minuty, także może proszę, żeby pani też nie przeszkadzała. Dobrze? Szanowni Państwo, działka jest sądowana, chcemy znać wartość tej działki i oczywiście urząd ma zabezpieczony grunt przy ratuszu, żeby rozbudowywać tą działkę. Kolejny temat, ale zwolennicy, proszę, tak? Nie przeszkadzaliśmy tutaj moim kandydatom, proszę nie przeszkadzać. Panie burmistrzu, prosimy jednak do tematu, bo adwokacja będzie dopiero przy następnym. Szanowni Państwo, co do basenu, oczywiście możemy obiecywać gruszki na wierzbie, ale powiedzmy sobie szczerze, jeśli chcemy rozwijać oświatę,
jeśli chcemy rozbudowywać szkołę w Nowej Wsi, jeśli chcemy budować szkołę na Borku i myślimy o rozwoju przedszkoli, to, Szanowni Państwo, to jest po prostu mrzonka. Tak? I mrzonką jest również to, że są programy na to, bo nie ma programów na budowę basenu z dofinansowaniem 80%. Taki basen został wybudowany jeden tylko, tak, pilotażowy program, i on jest zakończony. Oczywiście kwestia basenów używanych przy szkolnych, to ja już słyszałem na spotkaniach, których kandydaci na radnych wspierani przez komitet mojego kontrkandydata opowiadali o basenie przyszkolnym, o basenie czterotorowym 25-metrowym i o basenie takim jak Łężeczka. Także bym prosił, żebyście Państwo się zdecydowali, na jaki basen chcecie zaplanować. I dlatego, Szanowni Państwo, oświata dobrze funkcjonuje. Jeśli postawimy jeszcze na rozbudowę szkoły w Nowej Wsi i budowę szkoły na Borku, a nawet zostawimy szkołę podstawową numer 1, to będziemy dalej wzorową. Dziękujemy. Zakończyliśmy drugą turę pytań i chciałabym tutaj zdyscyplinować jednak mimo wszystko kandydatów. Bardzo prosimy. Ściśle odpowiadamy ściśle na temat. Tak się mówmy, dobrze? Znaczy ja tak się tak temacie. A wolę dać do tego w którymś następnym punkcie. Każdy z kandydatów ma 2 minuty na odpowiedź, tak? Tak. I tego się trzymajmy. Dobrze. Dobrze? Na temat. Prosimy na temat. Dwie minuty każdy ma z kandydatów. I bardzo bym prosił, żeby Państwo nie przeszkadzali. Panie burmistrzu, dziękujemy. Jeszcze raz powtórzę, czas na odpowiedź 2 minuty i odpowiadamy na temat pytania, tak? Dziękuję. Proszę Państwa, mam 2 pytania za sobą. Trzecie pytanie, na które zacznie odpowiadać Pan Sławomir Śligowski. Trudne pytanie, myślę. A Basia pyta, a co z cenami wody i ścieków? Najdroższe w Polsce. Czy jest na to jakiś sposób? Żeby nie były takie rady. Szanowni Państwo, są 2 sposoby. Pierwszym sposobem jest dofinansowanie ceny do cen ścieków i wody poprzez budżet miasta i gminy Wronki. My możemy wspierać przedsiębiorstwo komunalne w tym, aby zminimalizować cenę podwyżek ceny, czy ceny aktualnej, która jest. To tak naprawdę w dużej mierze od burmistrza będzie zależało to, jaka jest cena wykreowana na rynku wronieckim. Oczywiście Rada Miasta i Gminy Wronki w pewnym okresie czasu miała na to wpływ, natomiast niestety już od jakiegoś czasu my nie mamy wpływu na to, jak kreują się ceny. Wpływ ma burmistrz. Natomiast my możemy tylko poprzez wsparcie finansowe pomóc w zrekompensowaniu tych podwyżek ceny. Czy środki będą mniejsze czy większe, na to ma wpływ Rada, natomiast w znaczący sposób burmistrz kreuje politykę cenową w tym przedmiocie. Dziękuję. Panie Sławomirze, a teraz poprosimy Mirosław Wieczór. Co z cenami wody i ścieków, czy jest jakaś szansa na obniżkę? Szanowni Państwo, no, muszę sprostować Pana Sławka i przypomnieć mu, że od 1 stycznia tego roku została powołana spółka Skarbu Państwa, która nazywa się Wody Polskie. I to ta spółka czuwa nad tym, nie burmistrz, nie rada, tylko ta spółka czuwa nad cenami w całej Polsce. I my mamy tutaj niewiele do powiedzenia. Tą cenę wyznacza przedsiębiorstwo komunalne, wylicza prezes i jest to poddawane ocenie właśnie Wód Polskich. I dla Państwa informacji chciałbym powiedzieć, że te ceny są wyznaczone na 3 lata. No i jest to kontrolowane, jest to sprawdzane. Opinia, którą otrzymało przedsiębiorstwo komunalne dotyczące wyliczonych cen, jest pozytywna, nie została zakwestionowana. Także musi to tak funkcjonować. No i oczywiście mamy wpływ na to, że możemy pomagać w formie dopłat. I to się dzieje od wielu, wielu lat. Na mój wniosek, Państwo widzicie to w rachunkach, gmina dokłada do metra sześciennego wody i metra sześciennego ścieków. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Mirosław Wieczór i Paweł Bugaj na to samo pytanie. Ceny ścieków i wody, czy jest szansa na obniżkę? Ceny ścieków wody mamy bardzo wysokie.
I to, że gmina dopłaca, to nie dopłaca z jakichś tam wirtualnych pieniędzy, ale z naszych pieniędzy, z podatników. Pójdzie na dopłatę do wody, nie będzie na coś innego. Poza tym chciałbym powiedzieć, że poszło sporo, sporo pieniędzy zostało wydane, 70 milionów albo lepiej, na modernizację kanalizacji w mieście. No i cóż, w Starym Mieście mamy nadal ogólnosprawną kanalizację. Jedna rura, troszeczkę uszczelniona jakimś tam flakiem, że tak powiem. Tak, no bo tak to wygląda, no. I nie ma tego rozdziału. Później przychodzą opady, trudno odprowadzić tę wodę. I te bypassy, które są robione tam po każdej ulewie, niewiele uratują. Chodzi o to, że na cenę ma wpływ również, właśnie mają wpływ inwestycje. Im więcej się inwestuje, tym ta woda, czy te ścieki będą droższe, tak? Ale końca tego nie widać, bo ja myślę, że wrócimy jeszcze do tematu, jak to mówił kiedyś Kaziu, i będziemy dalej inwestować, bo na pewno na Starym Mieście dojdzie w końcu do podziału na ścieki komunalne i na ścieki deszczowe. Także amortyzacja robi swoje, proszę Państwa. Inwestować, bo jest taka potrzeba, tylko inwestować z głową, ponieważ niepotrzebnie wracamy do tematu, tak? Ponowne inwestycje będą nas czekały niebawem. Dziękuję. To było pytanie numer 3. Odpowiadał jako pierwszy Sławek Śligowski. I pytanie numer 4 z tej tury. Przypominam, czas na odpowiedź 2 minuty i mówimy na temat. Natalia Hoffman pyta. Czy jest planowane wsparcie w zakresie wymiany urządzeń grzewczych na bardziej ekologiczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, na przykład w formie ulgi podatkowej? Odpowiada jako pierwszy pan Mirosław Wieczór. Szanowni Państwo, czy jest planowane wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw? Nie, bo gmina nie może takiego wsparcia udzielać. Ale kontynuujemy, jest to wsparcie kontynuowane, jeśli chodzi o indywidualne gospodarstwa domowe, czyli my, mieszkańcy, możemy z takiego wsparcia korzystać. Chociażby w tym roku mamy na ten cel przeznaczone 1 400 000 złotych. Do tej pory wykorzystaliśmy grubo ponad 2 miliony. No i to się będzie działo i tu chcę Państwa zapewnić, że jest to taki nasz taki program dofinansowania, z którego dzisiaj korzysta wiele innych samorządów, wzorując się na nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I na to samo pytanie odpowiada Paweł Bugel. Myślę, że są programy, z których mogą te przedsiębiorstwa skorzystać. Trzeba tylko po prostu ich informować o tym i myślę, że w urzędzie są urzędnicy, którzy mogliby takie zadania podjąć, zbierać te informacje i przesyłać do tych zainteresowanych, tak? No tu trzeba powiedzieć, że akurat w tej kwestii, co pan burmistrz mówił, bo należy pochwalić, tak, to indywidualne wsparcie, bo dobre rzeczy trzeba chwalić, złe naprawić, tak? Więc to tyle w tym temacie. Dziękuję bardzo. I Sławomir Śligowski, jako trzeci. Szanowni Państwo, uważam, że pomoc małym firmom akurat w tym temacie jest bardzo wskazana. Natomiast oczywiście zgodnie z literą prawa i zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina ma dosyć ograniczone możliwości. Natomiast, Szanowni Państwo, przepisy ewoluują cały czas. Dziś nie ma możliwości skorzystania, jeśli chodzi o usługi gminy. Natomiast nikt nie powiedział, czy w przyszłym roku takiej możliwości, takiej furtki nie będzie. Chciałbym jako burmistrz wspierać wszelkie pomysły, wszelkie inicjatywy, a tym bardziej pomagać mieszkańcom w rozwiązywaniu tych problemów. Dlatego uważam, że powinniście się zgłaszać do nas, do gminy, a my będziemy szukali rozwiązania takiego, które wam pomoże w tym zadaniu. Może będziemy mogli wam pomóc w sposób pośredni, przekazać was do instytucji, które wam
pomogą w danym zagadnieniu, ale na pewno będę otwarty na wszelkie inicjatywy i wszelką pomoc. I zakończyliśmy odpowiedź na pytanie numer 4. W tej chwili pytanie numer 5 od internauty TT95. Jakie jest stanowisko kandydatów w temacie wprowadzania bezwzględnego zakazu palenia czymkolwiek w piecach w okresie letnim? Wiadomo, że mieszkańcy palą w piecach m.in., aby nagrzać wodę do kopieli, a co za tym idzie dym na całe osiedle, gdzie temperatura na zewnątrz wynosi 30 stopni. Czy pytanie jest zrozumiałe? Jeszcze raz. Jakie jest stanowisko kandydatów w temacie wprowadzenia bezwzględnego zakazu palenia czymkolwiek w piecach w okresie letnim? O, i może na tym skończymy. Czymkolwiek, bo ludzie palą czymkolwiek. Kartonami, butelkami, oponami, latem. Czy jakiś pomysł macie panowie na to? Odpowiada teraz jako pierwszy Paweł. Proszę Państwa, mieszkam na osiedlu właśnie domków jednorodzinnych na Górce, gdzie takie sytuacje się zdarzają. Bo ludzie gromadzą śmieci, ale jak chcą sobie podgrzać wodę do kąpieli, prawda, to mówią, aha, co tam, to, że mam za darmo te śmieci wywożone, to jeszcze nie znaczy, żebym sobie nie zaoszczędził na energię. I to się zdarza, to widać. Jak dymy z komina idą, jakie żółte, smrodliwe, ale jest zakaz. No i co? Chodzi o kontrolę, tak? Żeby po prostu te kontrole nasilić. Trudne są to rzeczy na pewno, ale no, trzeba środki znaleźć skuteczne, aby po prostu no, karać takie osoby, którym się udowodni palanie śmieci, szczególnie plastiku, opon i tym podobne. Dziękuję, Paweł Budaj. I poprosimy na to samo pytanie Sławomir Śmigowski. Jakie jest stanowisko kandydatów w temacie wprowadzenia bezwzględnego zakazu palenia czymkolwiek w piecach w okresie letnim? Szanowni Państwo, pytanie jest takie dosyć podchwytliwe, czymkolwiek. Natomiast domyślam się, co autor miał na myśli. Czyli przypuszczalnie, tak jak kolega Paweł zasygnalizował, chodzi głównie o śmieci, którym no niestety palimy. Palimy, Szanowni Państwo, nie zważając na to, co dookoła się dzieje, z kim mieszkacie, co zatruwacie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast fakt jest faktem, iż programy, które gmina Wronki między innymi też wprowadziła, proekologiczne, czyli związane z dofinansowaniem do piecy ekologicznych, no, trwają już od kilku lat. Domyślam się, że nie każdego jednak jest stać, aby nawet skorzystać z tego dofinansowania. Może powinniśmy zwiększyć pulę. Może to jest sposób. Zaczęliśmy od kwot mniejszych, rozkręcaliśmy się jako gmina, wydaliśmy już znaczne pieniądze, widać efekty. Niestety po tym, co Państwo mówicie i sygnalizujecie, jeszcze nie wszyscy skorzystali z tego programu. I idźmy w tym kierunku. Dajmy coraz większe kwoty dofinansowania, a na pewno ten efekt proekologiczny prędzej czy później nastąpi. Natomiast karanie, moi drodzy, do niczego dobrego nie doprowadzi, bo ta osoba tak i tak będzie paliła tym, czym pali. Musimy ją wesprzeć w tym, aby zmobilizować do wymiany na piece proekologiczne. Dziękuję bardzo, Sława Wyszyndowski. I poprosimy na to samo pytanie Mirosław Wieczór. Szanowni Państwo, Państwo są bardzo czujni i zareagowaliście, że śmieci nie są za darmo, to jest pierwsza sprawa. Musimy za nie płacić, zwiększyć pulę na kotły i na te dofinansowania. No oczywiście możemy opowiadać, że my i tak naprawdę jesteśmy gminą wyjątkowo dofinansowującą te proekologiczne działania. I mówienie dzisiaj, że jeszcze zwiększyć tą pulę, no to jest tak jak Państwo mówią, to jest takie obiecywanie gruszek na wierzbę. Tak? Mamy pewne priorytety i kontynuujmy. Odpowiadając na pytanie czytelnika, który precyzyjnie je zadał, bo największy problem mamy latem. Przy bardzo okresie gorącym, kiedy ta temperatura właśnie wskazuje, tam czytelnik jest 30 stopni, każdy by chciał odpocząć. Dlatego ja proponuję, poza dopłatami do kotłów, również proponuję, Szanowni Państwo, dopłaty do
budowy elektrowni przydomowych fotowoltaicznych, tak żebyśmy mogli, szanowni państwo, nie odpalamy, wtedy nie odpalamy tych kotłów, tylko po prostu korzystamy z bojlera elektrycznego. Prąd mamy za darmo, wytwarzamy z tych elektrowni. Tak? I szanowni państwo, korzystamy po prostu z dofinansowania, które oferuje gmina. Czekamy, jesteśmy na liście rezerwowej, jeśli chodzi o panele fotowoltaiczne i te elektrownie w Urzędzie Marszałkowskim, ale jeśli to się nie uda, jest przygotowany projekt takiej uchwały, aby państwa w tym wspierać i ogrzewać wodę, o którą pytał czytelnik, ogrzewać po prostu prądem elektrycznym wytwarzanym z paneli fotowoltaicznych dopłacanych z naszej gminy. Oczywiście egzekwować sytuacje, które no, gdzieś tam mają miejsce, ale też, szanowni państwo, patrzeć i może kontrolować poziom stężenia tych substancji, ale kontrolować we wszystkich gminach, które są tutaj w naszym pobliżu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I tak, drodzy państwo, całkiem spokojnie przebrnęliśmy przez 5 z 6 przygotowanych pytań. Prosimy o jeszcze nie wzbudzanie zbyt wielkich emocji, do końca jeszcze trochę czasu. I teraz przechodzimy do pytania numer 6, na które jako pierwszy odpowie Sławek Śligowski. Paweł Jarosz, mam pytanie na czwartkową debatę. Z racji, że jestem małym przedsiębiorcą, mam pytanie do kandydatów. Po rozmowach z kilkoma kolegami, którzy prowadzą małe firmy, okazało się, że mamy problem z wynajęciem bądź kupnem miejsca na jakiś mały warsztat, magazyn bądź biuro. Takich miejsc we Wronkach jest bardzo mało, a na małych nikt nie zwraca uwagi. Może kandydaci mają jakieś propozycje dla małych firm, młodych przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać na terenie naszej gminy? Prosimy, Sławomir Śligowski. Dziękuję bardzo. Mam pomysł. Inkubator przedsiębiorczości. To jest rozwiązanie, które mogłoby pomóc właśnie tym małym, malutkim, najmniejszym. Ja wiem, że mają problemy, bo wiele osób się do mnie też zwraca i rozmawiam z nimi i wiem, z jakimi borykają się problemami. Natomiast poprzez inkubator przedsiębiorczości jesteśmy w stanie pomóc w części sfinansować ten inkubator i później wynajmować tym przedsiębiorcom, którzy mogliby tam mieć swój zakład. Dziękuję bardzo. Na to samo pytanie poprosimy Mirosław Wieczór. Powtórzyć pytanie? Nie, dziękuję bardzo. Szanowni państwo, tutaj w Wronkach, jak spotykam się z przedsiębiorcami, tymi małymi, średnimi, dużymi, mamy taki największy problem i tutaj też ci przedsiębiorcy są, to jest problem miejsca. Ci przedsiębiorcy mają swoje firmy, ale chcieliby je rozwijać. I tutaj propozycja jest taka, żeby wskazywać poprzez plan zagospodarowania przestrzennego, jak właśnie jak najwięcej takich miejsc pod rozwój małych, średnich przedsiębiorstw. Miejsc, które, no, szanowni państwo, nie będą też jakby utrudnieniem dla sąsiedztwa, tylko no, będą współgrały z tym, co już funkcjonuje na danym terenie. Dlatego kończymy opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego w okolicy Stróżek przy przyszłej obwodnicy, tak żeby nie generować dodatkowego ruchu przez miasto. I im więcej tych miejsc będzie, tym one będą bardziej dostępne dla samych naszych przedsiębiorców. Dziękuję. Dziękuję. I na to samo pytanie poprosimy Paweł Bugaj, mali przedsiębiorcy. No właśnie, jak dobrze zrozumiałem, to chodzi właśnie o miejsca pod tam prowadzenie działalności gospodarczej, a nie pomoc przy ruszeniu z tą działalnością, tak? Czyli włapanie pomysłów i pomaganie. A więc no, tutaj od pana burmistrza dowiadujemy się, że jest przygotowany jakiś tam fragmentaryczny plan zagospodarowania przestrzennego. To tu, to tam. Ja się pytam, dlaczego w porównaniu do innych gmin nie mamy całościowego planu zagospodarowania przestrzennego, tylko dochodzi do takich właśnie opracowań. Jak klient potrzebuje market, no to szukamy, tu przekształcimy ten teren, dobra jest, będziecie mogli się budować. No nie o takie coś chodzi. Później są takie konflikty, jak z obwodnicą. Ktoś się budował przy lesie, prawda, był to teren mieszkalny, naraz w leci autostrada pod nosem.
Za chwilę będzie jakiś tam market, za chwilę będzie hala fabryczna. Brakuje nam takiego ogólnego, tak, całościowo, planu zagospodarowania przestrzennego. Tego nie ma. Oprócz tego, że mieliśmy teren wyznaczony na Trynce, tak, dla przedsiębiorczości, dla przemysłu, dla usług. No fajnie, duży ten, tylko póki co to jakoś tam z niego niezbyt chętnie chcą korzystać. Brakuje tej infrastruktury, takiej porządnej. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo, Paweł Budaj. I w ten sposób zakończyliśmy część kolejną debaty, czyli odpowiedzi na 6 jednakowych pytań. Wszyscy odpowiadali na to samo pytanie, a w tej chwili przechodzimy do części trzeciej, gdzie odpowiadać będą na pytania internautów, ale tym razem losowane z puli. Przed Państwem leżą takie paski z pytaniami, ale stoją również przed Wami pudełka. Pozwoliłam sobie to podzielić w ten sposób, że pytania dla wszystkich to są właśnie te, które leżą przed Państwem, a pytanie do Was, do Sławomira Śniegowskiego, Pawła Bugaja i Mirosława Wieczora, stoją w Waszych pudełkach. Wasza decyzja, które z tych pytań sobie wybierzecie. Jako pierwszy odpowiada Pan Mirosław Wieczór. Albo z tego pudełka, to są tylko do Pana pytania, różne, albo z ogólnych. Mirosław Wieczór wybrał pytanie skierowane bezpośrednio do niego. I proszę o odczytanie. Dlaczego po jednym przetargu na budowę bulwaru nad Wartą szacowany koszt 1,4 miliona złotych, oferta ponad 5 milionów, nie ogłoszono ponownie kolejnego przetargu, tylko od razu wybrano firmę. I bardzo się cieszę, że wylosowałem to pytanie, bo bardzo często... Przepraszam, minuta, tak? Bo no, gdzieś tam w tej kampanii to też jest wykorzystywane, Szanowni Państwo. Faktycznie bulwar budujemy, tak jak wybudowaliśmy kładkę i nie żałuję tego, gdybym miał znowu zdecydować, to tak bym to zrobił. I teraz kontynuujemy rozwój tej infrastruktury przy rzece Warcie. I dlaczego 1,4 mln, a później dokładaliśmy kwoty? Ano dlatego, że opracowując budżet, no, szacujemy pewne zadania i po przetargu wiemy, ile docelowo ta kwota może wynosić. Ale za każdym razem, kiedy nawet ta kwota poprzetargowa jest większa od tej, co założyliśmy w budżecie, pytam Radę o to, czy Rada, która wyraziła zgodę wcześniej na to zadanie, chce je kontynuować za kwotę wyższą. I tak było w przypadku bulwaru. Zapytałem, jednogłośnie Rada zdecydowała, że chcemy kontynuować to zadanie i to Państwo dzisiaj widzicie, dzieje się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I Paweł Budek. Zapraszam. Paski są tam, tak. No, tyle było. Do poszczególnych kandydatów było tyle pytań, no jest, no trudno. Tak, mówię takich osobistych, bo reszta to są takie dla wszystkich pasujące. Na białym, żółtym kolorem, proszę przeczytać. Aha. Nie żółtym, tylko czerwonym. Łukasz Dłużny pyta. Pytanie do pana Pawła. Czy nie uważa pan, że polityczne show w urzędzie na temat programu 300+, przy współudziale posła partii rządzącej, nie zniechęciło pana potencjalnych wyborców do zagłosowania na pana osobę? To jest kwestia oceny widzów, słuchaczy. Tak, to prawda, posłowi Porzuckiemu towarzyszyłem w urzędzie. Chodziło wówczas o 300+. I spóźniającą się wypłatę tej wyprawki szkolnej. Czy mi zaszkodziło? Nie wiem. Nie wiem, dlaczego by miało zaszkodzić, skoro po prostu poseł przyjechał spotkać się również z panem burmistrzem. Został przyjęty, jak widzieliście, na holu, mimo że wcześniej przed ratuszem był zapraszany przez burmistrza na kawę. Pan burmistrz wiedział wcześniej o wizycie posła, bo sam go informowałem o tym. Chciał porozmawiać i tyle. Jeśli się widzieli, to się skończyło, jak się skończyło. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
I pan Sławomir Śliwowski, przypominam, w pudełku są tylko dla ciebie bezpośrednio, a te są ogólne. Bardzo proszę. Nazwiska nie będę czytał, to... Dlaczego? Przepraszam. Dlaczego osiedle Zamość jest tak zacofane w stosunku do innych dzielnic naszego miasta? Domagamy się przedszkola i większego supermarketu, bo nie ma tu gdzie zrobić zakupów. Szanowni Państwo, no, znam topografię osiedla Zamość. Ja wiem, że teraz w tym trudnym okresie czasu, gdy most jest zamknięty, macie Państwo utrudniony dojazd do centrum miasta. Natomiast nie ukrywam, że przedszkole to jest przyszłość osiedla Zamość. Przedszkole ze żłobkiem, może się będę powtarzał, ale będę to mówił jak mantrę. Przedszkole ze żłobkiem na Zamościu jest możliwe. I jako burmistrz będę, obiecuję Państwu, że będę zrobił wszystko, żeby w tej 5-letniej kadencji doszło do realizacji tego zadania. Natomiast jeśli chodzi o supermarket, no tego Państwu już nie mogę obiecać, natomiast mogę wskazać miejsce potencjalnemu inwestorowi, który będzie chciał takowy supermarket pobudować. A miejsca na Zamościu lub na Trynce jest sporo. Tak, proszę Państwa, zakończyliśmy trzecią część debaty. Było po jedno pytanie dla internautów. Jeśli kandydaci będą mieli ochotę, to na zakończenie jeszcze mogą sobie po jednym wylosować. To już będzie zależało od nich. My natomiast przechodzimy do części czwartej, gdzie, proszę Państwa, pytania od kandydatów do kontrkandydatów. W tej chwili każdy kandydat będzie mógł zadać jedno, po jednym pytaniu swojemu kontrkandydatowi. Czas na odpowiedź kontrkandydata jest 1 minuta i czas odpowiedzi jest 30 sekund. Czyli zaczyna tą, które zaczyna pan Mirosław Wieczór, tak? Do Pawła i do Sławka. Po jednym. Tak, bardzo proszę. Pytanie do pana Pawła. Już to wspomniał pan o tym, że przywiózł pan do ratusza posła PiS-u Marcina Porzucka, z którym wprowadziliście w błąd mieszkańców w sprawie 300+. Biega pan po moście, szukając dziury w całym. I teraz przechodzę już do pytania. Dlaczego upolitycznia pan swoją kampanię tak bardzo, że w konsekwencji cierpią na tym wszyscy mieszkańcy? Paweł Bogdan, odpowiada minuta na odpowiedź. Panie burmistrzu, no. Brawa. Panie burmistrzu, skoro mam taką siłę, ten most zamknąć, to mam też siłę go otworzyć. Głosujcie! Wiecie na kogo? Panie burmistrzu, tylko tym mogę skwitować to pytanie. Dziękuję. Pan burmistrz ma 30 sekund na odpowiedź, jeśli chce. No, szanowni Państwo, pozostawiam to już bez komentarza. Państwo oceniliście. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poprosimy teraz do pytania do Sławka. Panie Sławku, wiele pan mówi o zgodzie i szacunku, a angażuje pan w swoją kampanię osoby, które popierają obelgi, tolerują groźby wobec mnie, wykorzystują choroby najbliższych. Dlaczego stosuje pan tak brudne metody? Sławomir Śliwowski, minuta. Panie Mirosławie, ubolewam nad tym, że jedna z osób, które jest w moim komitecie, miała taki wpływ na pana, a pan miał taki wpływ na nią, że do takiego incydentu doszło. Ja uważam, że macie państwo po 50% winy. I może w ten sposób po części skwituję tą całą sytuację. Oczywiście odcinam się i jestem zniesmaczony tą całą sytuacją. Nie popieram takiego zachowania. Zresztą państwo, którzy mnie znacie, wiecie, jaki mam charakter i jaki mam temperament. Natomiast to, co się wydarzyło, no niestety, Facebook i tym podobne fora mają to do siebie, że czasami człowiek zbyt pochopnie coś napisze, za minutę zmarzę to, czy wykasuje, ale jednak poszło w świat.
ubolewam i w ten sposób chciałbym skwitować tą całą. Już to całą budżet na pewno będę na to. Proszę bardzo. No, muszę, szanowni Państwo, bo oczywiście mi było bardzo przykro z tego powodu, że siedząca tu dzisiaj prawa ręka pana Sławomira obraziła mnie. Spokojnie. Pani Alino, ale... Prosimy o ciszę. Pani Alino, ja pani nie przeszkadzałem i pani Ewo, ja pani nie przeszkadzałem. Pani, państwa kontrami, państwa... Prosimy nie dyskutować. I właśnie, szanowni państwo, wybory pokazują właśnie, jakimi ludzi, z jakimi ludźmi mamy do czynienia. No i dziękuję. Brak argumentów. Dziękujemy. Dziękujemy. Pan Mirosław Wieczór zadał swoje dwa pytania dla pan kandydatów. Teraz zapraszamy Pawła Bugaja. Czas na odpowiedź jest minuta. Rozumiem, że pytanie na czas nieograniczony. Panie burmistrzu, żeby miasto się rozwijało, potrzebuje inwestycji, potrzebuje do tych inwestycji terenów. Ja tak obserwując, wiele dobrego pan zrobił na pewno przez te 12 lat. I powiem tak, że druga kadencja to była naprawdę owocna, ale trzecia do dupy. Mówiąc, zadając pytanie, mówimy o tych terenach inwestycyjnych. Były świetne okazje do nabycia terenu. Ja tylko wymienię kilka. I przy cmentarzu po likwidowanej ziemniaczance, pod parking dalej. Tutaj postęp już był w zasobach przedsiębiorstwa komunalnego. Dzisiaj słyszymy, sprzedaje teren, bo musi się przenieść gdzie indziej. Kolejna i również taka propozycja była Borowianka. Kultura potrzebuje po prostu nowej siedziby na bibliotekę, bo w tej chwili to nie jest biblioteka, a raczej wypożyczalnia książek. Tutaj potrzeba dużo inwestycji. Mógłbym jeszcze wymienić kolejne. Przy muzeum budynek przeznaczony początkowo do rozbiórki mógł być, ta posesja mogła być nabyta również. Gmina nie pozyskała żadnego z tych terenów. Nie wspomnę już o Pastorówce tutaj i tym terenie też. Nie mamy nigdzie takiego kompleksu. Mówię tu już o kulturze, ale nie tylko. I moje pytanie. Dlaczego pan nie pozyskuje takich newralgicznych terenów, które pozwolą rozwijać się jednostkom samorządowym? Panie Pawle, gmina to nie deweloper. I muszę panu odpowiedzieć w ten sposób, że no, tu wprowadza pan błąd, jeśli chodzi o przedsiębiorstwo komunalne, że ten teren jest sprzedawany. Szanowni państwo, ten teren jest bardzo cenny. Jeśli te pieniądze otrzymamy od inwestora, przedsiębiorstwo komunalne przeniesie się w miejsce przy oczyszczalni, czyli tam, gdzie może sobie funkcjonować, pracować, tańsze miejsce, a to te pieniążki chcemy przeznaczyć na konkurencyjną działalność przedsiębiorstwa komunalnego. Było tu mowa o śmieci. Śmieci będą drożały, jeśli nie będzie konkurencji i chcemy to zrobić wspólnie. Sprawa tego, co pan powiedział, że kadencja trzecia była, no nie będę cytował pana. To była najlepsza kadencja, szanowni państwo. W tej kadencji wydaliśmy 25 milionów na inwestycje. W ciągu 3 lat wybudowaliśmy 15 kilometrów dróg. Pozyskaliśmy rekordowe środki unijne, szanowni państwo. A co najważniejsze w tym wszystkim, udało nam się spłacić zadłużenie do zera. Dziękuję bardzo. A w boksie 30 sekund można. Panie burmistrzu, nie ma się czym szczycić, że zadłużenie spadło do zera, bo inwestycje polegają też na tym, żeby szybko coś realizować, to trzeba się zapożyczyć, tak? Nie, ale inwestujemy najwięcej. Ale nie przerywamy sobie 30 sekund, ma pan Bugaj? I jeśli chodzi o teren przedsiębiorstwa, to proszę zobaczyć. Panele wiszą o sprzedaży. Tak. Jest to majątek gminy. Jednoosobowa spółka z gminy ze 100% udziałem, w którym ma również pan w Radzie Nadzorczej swoich przedstawicieli. Dziękuję bardzo. Zanim jeszcze Paweł zada drugie pytanie swoje, dostaje żółtą kartkę za używanie słów
uważam ich za niecenzuralne. Przepraszam. Emocje emocjami, ale bez przesady. Szlachetna część ciała, prawda? Proszę bardzo. Pytanie do Sławomira Śliwskiego. Panie Bugaj. Pytanie do Sławomira Śliwskiego. Kolego Sławku, jeśli mówimy chociażby o tym terenie przedsiębiorstwa komunalnego, centrum miasta, bardzo ważne, ja się tak do tego przyczepiłem, ale to również Rada chyba ma wpływ na to, co się dzieje z majątkiem. Dlaczego nie zareagowaliście? Nie zareagowaliśmy, bo jeszcze teren nie jest poddany pod sprzedaż. Jest. No, baner o niczym nie świadczy, Szanowni Państwo. Rada Miasta i Gminy musi podjąć taką decyzję, a radni z tym tematem się w ogóle jeszcze nie spotkali. My też zaobserwowaliśmy tylko baner. I na tym się tak naprawdę, to jest początek. Natomiast my jako radni podejmujemy i rada, jakakolwiek decyzja ostateczna i tak przechodzi przez ręce Rady Miasta i Gminy Wronki. A my o tej decyzji nie podjęliśmy, nawet nie próbowaliśmy jej podjąć. A po co? No to się pytam po co? Po co jest ogłoszenie o sprzedaży? To musimy pytanie zadać panu prezesowi PK. No to trzeba je zadać. Dziękujemy. To zadamy. Pan Paweł Kukaj wyczerpał pulę swoich pytań i zapraszamy pana Sławomira Śliwskiego. Szanowni Państwo, może ad vocem do kolegi Pawła. Pytanie brzmi. Przed laty, jako pracownik Urzędu Miasta i Gminy, zajmował się Pan promocją. Później, przez wiele lat, był Pan pracownikiem Gronickiego Ośrodka Kultury. Co dzisiaj według Pana źle funkcjonuje w obu tych obszarach samorządowej działalności? I co Pan w nich zmieni w przypadku wyborczego zwycięstwa? 30 sekund. Przepraszam, minuta. Minuta, przepraszam. No właśnie. No tak, pracowałem przez 8 lat w urzędzie w promocji. Byłem wówczas sam. Dzisiaj są 3 etaty. Prowadziłem też i współpracę zagraniczną dodatkową. Co bym zmienił? To już powiedziałem. Urzędnicy siedzą sobie na kolanach niemalże. Brakuje miejsca, brakuje takiej obsługi, tak? Brakuje przestrzeni. No. I to bym zmienił, tak? Dlatego mówię o takim pawilonie, który miałby stanąć na miejscu, który jest proponowany do sprzedaży. W kulturze, to już powiedziałem, brakuje nam infrastruktury, rozbudowy tego, bo mamy świetną młodzież, duże osiągnięcia, jeśli chodzi o sekcję Gronickiego Ośrodka Kultury. Naprawdę, tam się dzieje. Kultura przez duże K, bym powiedział. Tylko trzeba stworzyć jeszcze tym, którzy chcą korzystać i tworzyć odpowiednie warunki. Dziękujemy. Czy pan Sławomir będzie korzystał za swoje warunki? Dziękuję. Czyli pytanie drugie do Mirosława Wieczora. Panie Mirosławie, kilka tygodni temu pański zastępca Robert Lorna napisał: przez ostatnie lata nasza gmina rozwija się tak, że inni nam zazdroszczą. Mam takie pytanie. Czy zgodzi się pan ze mną, że Czarnków zazdrości nam obwodnicy, fontanny i zrewitalizowanego centrum? Obrzycko i Zielona Góra zazdroszczą nam przystani rzecznej na Warcie. Szamotuły i Międzychód zazdroszczą nam boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną i basenem. Sieraków zazdrości nam sprawnego mostu i bulwarów nad Wartą. A wszystkie te miasta zazdroszczą nam niekonfliktowego i potrafiącego dogadywać się ze wszystkimi burmistrza. Minuta. Pytanie. Właśnie. Zapomniał wszystkim zadać pytanie. Brawo, tak? Czy zgodzi się pan ze mną, że... Pytanie brzmiało, czy zgodzi się pan z tym, co było powiedziane? Szanowni Państwo, przepraszam bardzo, ale pan Sławomir wspomniał o Sierakowie.
czego nam się Raków zazdrości. Szanowni Państwo, tylko przypomnę, że dobrze, że Pani powiedział, że nam zazdrości basenu, bo Sieraków też miał basen. Tak, już teraz jest zamknięty, także wielkie brawa dla Sieraków. Cieszę się, że Pan wspomina i Pan poparł w końcu i zmienił zdanie i Pan popiera bulwar i popiera ten bulwar, budowę tego bulwaru. Będziemy mieli lepszy niż w Sierakowie. Przystań, Szanowni Państwo, to oczywiście wspólnie możemy się zastanowić, ile jachtów mieszkańcy mają, żeby cumować i żebyśmy budowali przystań. Dzisiaj mamy okres kampanii wyborczej. W tym okresie oczywiście, no to szczególnie Pan Sławek wiedzie prym. No możemy Państwu obiecywać bardzo wiele. Tak, możemy obiecywać Państwu bardzo wiele, ale na to musimy mieć środki i na to, Szanowni Państwo, musimy mieć możliwości ludzkie. Dziękujemy. Pan Sławomir Swojak, bardzo to korzysta. Nie, dziękuję. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, zakończyliśmy czwartą część debaty, gdzie kandydaci zadawali swoim kontrkandydatom pytania. Przed nami ostatnia część, podsumowanie. Może damy minutę czasu na to, żeby się po kolei przedstawiciele przygotowali przez chwilę. A ja w międzyczasie chciałam bardzo serdecznie Państwu podziękować za naprawdę przepiękne zachowanie. Bardzo jestem dumna z Wrącza. Bałam się tego bardzo, bardzo. Brawo dla Was. Bałam się, ponieważ przestrzeń internetową zalała, wiecie Państwo co, także nie będę już tutaj drugi raz powtarzać. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Michałowi Poniewskiemu za zorganizowanie nam kina, za przygotowanie Pani Dyrektor Kina, Pani Kierownik Kina również żonie. Dziękuję chłopakom za pomoc. I w takim bądź razie przechodzimy do ostatniej części i teraz Pan Mirosław Wieczór jako pierwszy. Pytanie brzmi, to nawet nie jest pytanie. Proszę zachęcić mieszkańców Wronek, żeby na Pana głosowali po raz kolejny. Szanowni Państwo, jestem z Państwem już ponad 10 lat i sami Państwo widzicie na co dzień, co we Wronkach się wydarzyło. Oczywiście ta kampania, tak jak powiedzieliśmy, jest bardzo trudna, brzydka i bardzo przykra i męcząca, ale chciałbym Państwa zapewnić, że tak jak do tej pory będziemy się rozwijać tym zrównoważonym rozwojem, czyli będziemy pamiętać o tych terenach wiejskich, będziemy pamiętać również o mieście. Nie będziemy obiecywać gruszek na wierzbie, bo takie już obietnice były składane, gdzie gmina, gdzie kandydat na burmistrza składał takie obietnice i dzisiaj gmina jest w likwidacji. Dlatego twardo stąpamy po ziemi. Twardo dbam o Państwa interes i oczywiście można mówić o wmawiać Państwu o konfliktach, a tych konfliktów nie ma. Wszyscy są zadowoleni, współpracujemy bardzo dobrze, pozyskujemy wiele środków z Urzędu Marszałkowskiego, dziękujemy, z województwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Mirosław Wieczór, kandydat na burmistrza. Proszę bardzo, Paweł Bugel. Szanowni Państwo, tutaj żyję już sporo czasu. Od 30 ponad lat jestem zaangażowany w sprawy tutaj ziemi dronieckiej i jej mieszkańców. 12 lat radnym w gminie, 4 lata w powiecie, 8 lat pracy w urzędzie. Do tego jestem prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Dronieckiej. Wiele inicjatyw społecznych popieranych przez społeczeństwo. Ja nie powiem, że mnie interesują pieniądze, koryto, bo niektórzy tak mogliby powiedzieć, tak? Dużo dałem siebie. Jako społecznik kocham ziemię broniecką i dla dobra wspólnego chcę dalej służyć. A Państwo zdecydujecie, kogo wybierzecie. Ja w konkursie piękności na pewno przegram, jeśli chodzi o plakaty również, ale obiecuję, że jeszcze mogę, że mi się chce i że potrafię być dobrym burmistrzem. A pomocy wyborczej nastanie dzień. Dziękujemy. I niech to będzie dzień dobry dla Wronek. I poprosimy kandydata numer 3, Sławomir Śniegowski.
Szanowni Państwo, 21 października zbliża się wielkimi krokami. Kampania była długa. Pół roku temu zdecydowałem o tym, że będę kandydował. Myślę, że Państwo mieliście dosyć czasu, żeby przekonać mnie do siebie. I tak naprawdę Wasza decyzja już zapadła. To, co dzisiaj się tutaj zadziało, musiało się zadziać. Debata jest potrzebna. Państwo braliście w tym czynny udział. Wszystkie miejsca, widzę, prawie wszystkie miejsca są zajęte. I z tego się cieszę, że do takiej debaty doszło i że pani Grażyna temu wyzwaniu podołała. Dziękuję Państwu, że jesteście tutaj wspólnie z nami. Usłyszeliście z naszych ust, nie wiem, czy wszystko, co chcieliście usłyszeć. Na pewno staraliśmy się o wielu rzeczach powiedzieć. Natomiast ze swojej strony zapraszam Państwa na wybory 21 października z mieszkańcami dla mieszkańców KWW Sławomira Śniegowskiego. Dziękuję. Ponieważ ja zdaję sobie sprawę, że internauci nie będą zadowoleni z tego, ponieważ cała masa pytań została. Mogę zaproponować ewentualnie, ponieważ cisza wyborcza rozpoczyna się jutro o północy. Prześlę te pytania, które są i może panowie, jeśli będziecie chcieli, to odpowiecie i pisemnie już na te pytania. Oczywiście. Tak? Bo trochę ich jest. Nie, ja wam prześlę mailem. A to sobie możecie zabrać na pamiątkę. A właśnie, w tym kartoniku oprócz pytań jest jeszcze taka krówka, nie wyborcza, bazarowa, ale mordoklejka, więc proszę uważać, może na razie mniej. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować za naprawdę kulturalne zachowanie, bo tego się najbardziej bałam. Dziękuję Państwu bardzo. Dobrego wieczoru. Dziękuję. Życzmy sobie Państwu, żeby 21 też tak fajnie wszystko było, a 21 budzimy się w nowej rzeczywistości. Dziękujemy. Dobrej nocy.